Cześć, czołem. Witam was, kochani, w kolejnym odcinku z World of Tanks. Dawno nie nagrywałem odcinków, ale dzisiaj mam mega ciężki dzień. I postanowiłem sobie odrobinę poprawię humor właśnie tym, co macie pod kamerką. Skrzyneczkami. Oczywiście większość tych skrzyneczek to są skrzyneczki za misje dzienne. Więc kurczasz grzech i żal byłoby nie kupić. Już mówię, dlaczego kupiłem te skrzynki, bo tak naprawdę to nie uważam, żeby było to mega opłacalne. Znając moje szczęście, trafia jakiegoś z Rexona albo inny super czołg trzeciego albo drugiego tieru, bo też takie są, więc na pewno trafią do mnie. Ale jako że ostatnio starałem się troszkę więcej grać w czołgi, bo się świetnie bawię, moje staty idą w górę, ale ciągle jestem pomidorkiem. Średnia 400 coś, więc dla większości z was to jest żenujące. Ale ja traktuję gry jako gry, więc te wyniki są dla mnie raczej drugorzędne. Ważne jest to, że mogę się odprężyć. Ważne jest to, że mogę się odstresować, słuchajcie. I po to też gram. Ostatnio za jakieś dziwne kody wygrałem konto premium na 7 dni. A tak to nie wiadomo, co z tego będzie. Na pewno z tego, co tam czytałem, to 250 golda może być minimum w skrzynce, więc mam 11 skrzynek, bo już wam powiem ile. W związku z tym już coś będę mógł kupić, bo potrzebuję golda po co? Po to, żeby wyjąć na przykład moduły z tych czołgów, których już nie będę używał, bo chcę je zaraz sprzedać. Ceka sprzedam, jak tylko wybadam kołowca. Na pewno będę też sprzedawał polski czołg, no to jest bez modułów, ale już kilka tych modułów mam. KW-3, jak się dorobi innej 7-ki, też jest do sprzedaży. Także te czołgi będę chciał powoli sprzedawać i nabywać kupna drogą jakieś nowe maszyny. A szkoda tych milionów czy setek tysięcy srebra, które musiałem wydać, bo zbieranie tego mi bardzo, bardzo opornie i długo idzie. Mam 11 skrzynek, mamy jakieś podręczniki dla załogi na ten czołg, ale nie ma chyba sensu stosować ich na chwilę obecną. Powoli, tak zaczynamy tą atmosferę. Specjalnie dzisiaj troszkę grałem, ale tutaj szczęczek nie otwierałem. To jest pierwszy dzień świątecznej atmosfery. Też jest kilka fajnych rzeczy za misję. Na pewno już to wszystko wiecie. Więc nie przedłużajmy może, nie przedłużajmy. Otwórzmy skrzyneczki. Najpierw otworzymy te skrzyneczki. Podejrzewam. Obejrzyjmy sobie te skrzyneczki za misję. Zobaczymy po otwarciu tych 26 małych pudełek, co nam z tego wyjdzie. Chyba nie ma co tych otwierać pojedynczo, bo to nie ma większego znaczenia. Nie ma też co przedłużać, ale zawsze jakieś naprawioreczki. Zobaczymy, jak to będzie szło. W sumie krótka jest ta animacja. O, znowu. W sumie nic, ale duży zestaw naprawczy to jest naprawdę przydatna rzecz. Szczególnie używam go na tych ciężkich czołgach. O! Czyszczenie wentylacji dyrektywa. Używam chyba na super pushingu na chwilę obecną. W ogóle jakbyście mieli jakieś porady dla mnie, jak grać lepiej, to ostatnio troszkę tych streamów było z WOTA, to ja się polecam, bo chyba nigdy nie wyjdę z tego koloru. Chociaż były takie dni, że byłem pomarańczowy, ale dużo tracę na plutonach, bo coś mi się zbugowała gra. I z tym też możecie mi pomóc. Zbugowała mi się gra i tak od 2-3 dni nie jestem w stanie nikogo zaprosić do plutonu, ani takiego też zaproszenia przyjąć. A mi się dużo lepiej gra z chłopakami w plutonie. Szczególnie, że Bastuś ostatnimi czasy zainstalował czołgi znowu i jest z nami. To byłaby taka fajna ekipa
Kuba jeszcze sprawie żół, zielony, czy dwóch zielonych i ja. Może by mnie czegoś chłopaki nauczyli miejscówek i tak dalej. Może by jeszcze ze mnie ludzie byli. Także jak macie jakieś poradę co do gry, jak macie jakieś tutaj pomysły, co zrobić z plutonami, które nie działają, bo już no bo. Aha, już robiłem reinstalkę WOTA, nie pomogło. Wiem, Kuba na pewno powie, spal laptopa i go wyrzuć przez okno, to też nie pomoże. Chociaż no w sumie wtedy w ogóle nie będzie czołgów, więc zawsze jakiś problem się rozwiąże. Ale ja bardzo lubię grać w plutonach. Ja naprawdę lubię grać w plutonach, lubię grać z wami, z widzami i z wami kolegami, koleżankami, bo po prostu zawsze się czegoś, albo często się czegoś dowiaduję o pozycjonowaniu, o różnych czołgach, a to jest zawsze korzystne, szczególnie jak się ma taką małą wiedzę jak ja w tym zakresie, słuchajcie. Troszkę, słuchajcie, już 50 tysięcy srebra weszło. Gaśnice, dużo dużych naprawiarek, to są cenne rzeczy, wiecie, że taki duży zestaw naprawczy troszkę srebra kosztuje, więc nie ma co narzekać. Mam nadzieję, że trzymacie kciuki, bo za chwilę już za 9 pudełeczek otworzymy, słuchajcie, jeszcze duże skrzynki. Ja liczę na to liczę, bo to też jest ważne. Bardzo bym chciał mieć ten pojazd dwulufowy, bo to będzie taki rodzynek oryginalny, którym się może fajnie grać. Z tego co czytałem, to salwa z tych dwóch dział to tak trochę niby fajna, ale jednak trochę szkoda, bo potem przeładowanie chyba jest 20 kilka sekund. Ale taka ciekawostka, fajnie byłoby mieć taki unikatowy czołg w garażu. Także mam nadzieję, że się uda. Ta fałka ponoć jest lepsza, jeżeli chodzi o te ósemki premium. Zobaczymy. Jeżeli tylko 3 pudełka zostały. Ja czuję lekką tremę, słuchajcie. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. W ogóle jestem ciekawy, czy się te skrzyneczki zwrócą. Jeszcze będę tego teraz sprawdzał, może po live. To była, słuchajcie, ostatnia skrzynka darmowa. Potem sobie pouzupełniamy te wszystkie dekoracje. Ja sobie otworzyłem notatnik i będę spisywał, ile dostałem dni premium, ile dostałem golda, bo jestem ciekawy, czy te 11 paczek w jakimś tam stopniu się zwróci. Także otwieramy pojedynczo i liczymy, że coś się uda fajnego wygrać. Trzymajcie kciuki. Słuchajcie, 500 golda to nie jest tak źle, to jest jakieś 4 złote, 5 złotych. To szkoda, że nie jakiś czołg premium. Otwieramy następną. Znowu 500 golda. A czołg premium 8 tieru dla mnie? Panie Wargamingu. Nie mam chyba same paczki z goldem. I nie wiem, co mam o tym myśleć. Sprawdzamy dalej. To jest chyba najgorszy możliwy zestaw. Z 100 tysięcy srebra. No, fajnie, że jest, ale to już chyba Strexon byłby lepszy. Słuchajcie, mam już 2000 golda. 2000 golda to jest 22 zł, tak średnio się to zwraca. Szczególnie, że ciągle nie mam czołgu. Dzień premium.
Może ja wyjdę, słuchajcie, to jest chyba jedyne wyjście, żeby wyjść. 500 zł. Naprawdę? Czy do tego dojdzie, że kupując 11 paczek nie będę miał żadnego czołgu, tylko same złoto? To był mój plan minimum. A chciałbym mieć jakiś czołg, zdały tylko 4 paczki. Halo? Panie komputerze. Ani skórek, ani czołgów. Naprawdę? Czy tak chcecie mnie nagrodzić i mi podziękować za ten zakup skrzynek? Fajny ten dwulufowiec, nie? Została ostatnia. Została ostatnia skrzynka. Ja się boję ją otworzyć. Boję się ją otworzyć. Samo złoto. Troszkę srebra. I to tak troszkę, troszkę. No teraz było 500. Jeden dzień premki. Zróbmy tak, może ubierzmy choinkę i inne takie rzeczy. Może Wargaming się musi zresetować, musi ogarnąć, że jednak może fajnie było, gdybym miał fajne rzeczy. Jak nagrywam filmik, może tam wiecie jakiś... może tam jakiś Czesio Konesio musi zobaczyć, że o, ktoś nagrywa filmika z bota, więc trzeba by mu pomóc. Bądźmy dobrym i grzecznym. YouTuberem i wargamingiem. Piąty poziom, też mogę... Te czołgi wrzucać do tych bonusowych. Dobra wiadomość. Chińskie czołgi, szczególnie, że nie mam żadnych. Mam 6 poziom atmosfery. Wspaniale, jestem zachwycony. Odblokowałem sobie jakąś babeczkę, śnieżynkę. Cieszy mnie to. Mam wszystko na takim poziomie. No genialnie, 7 poziom atmosfery, za nic. Cudownie, wspaniale. Ale co z tego? Szwedzkich czołgów nie robię, dziękuję bardzo. Dalej. Tu mam najlepsze. Tutaj też szału nie ma. Udekorujmy wszystko, co możemy. 1, 2, 1, 2. Świetnie. Podwórko. Wiadomo, czwo. Nagrody. I co teraz? No mogę wybrać śnieżynkę. Dziękuję, śnieżynko, że jesteś z nami. Damy sobie rudą, bo ruda zawsze spoko.
A poziom atmosfery rośnie. No nic, kochani, zobaczcie. Coś lepszego możemy zrobić? No nie, możemy sobie zmienić ewentualnie ubranko. Wszystko jest gotowe. Nagród więcej, nie mamy dwie świeżynki wybrane. To co muszę zrobić, żeby mieć ten poziom? Aha, mogę sobie wybrać jakąś piątkę, którą będziemy grali. Będziemy mieli więcej expa na niej. Nie wiem. I szóstkę też możemy wybrać. Skodzinkę. Oczywiście zawsze skodzinka. A z tych czołgów to ja naprawdę nie wiem, bo to jest deszczu podrynne. Ale ponoć się może zmieniać tam co ileś minut. Więc zróbmy tak jak jest. Ale nie wiem, czy tak daleko dojdę w tej atmosferze, jakbym chciał. Jestem nawet pewien, że nie dojdę tak daleko. I teraz bonus, tak? Niedużo mi brakuje do... Podejrzewam, jakbym posprzedawał te gorsze, to mógłbym sobie pozmieniać, tak? Ale na razie tego robić nie będę. Została mi ta ostatnia skrzynka. I mam nadzieję, że tym razem Wargaming mnie pokocha. I nie tak jak do tej pory w tą część ciała, gdzie słońce nie dochodzi, tylko tak mnie pokocha naprawdę. Otwieramy. No dobrze, tyle jeżeli chodzi o paczuszki, tyle jeżeli chodzi o pudełka, żeby podsumować, słuchajcie. 4000 golda zdobyłem, tak? Zdobyłem 4000 golda i jakieś 4 dni premium. Co to oznacza? Szybko wejdę na sklep premium. Poczekajcie chwileczkę i sprawdzimy. 4000 golda. Cztery tysiące golda, słuchajcie. To jest 61,59. 4 dni premium. No to jest 70 ileś złotych. No to słuchajcie, no tak podchodząc do tego w sposób racjonalny, paczki wyszły mniej więcej na zero, tak? Bo 60 mniej więcej złotych kosztowałoby mnie tyle golda. Konto premium to jest dyszka. No nikt nie kupuje raczej na 3 dni i na 1, tak? Jeżeli by kupował ktoś na 3 dni, to by było 71, a na 1 dzień jakieś 75. Oczywiście z groszami, tak? 75, 76 zł. Mniej więcej ten zakup 11 zestawów upominkowych wyszedł na zero. No ale chyba ani ja, ani wy nie możemy być zadowoleni, bo żadnego czołgu po prostu nie dostałem. Jest to lekka tragedia. Żadnego. Nie to, że nie dostałem ósemki. 11 paczuszek i nie dostałem żadnego czołgu. Troszkę mnie ten Wargaming oszukał. Ale dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Piątka.